Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku symulowanej kariery na moim kanale. No i mamy, jak możecie zauważyć, okienko transferowe. No więc postaramy się wzmocnić nasz zespół, który obecnie wygląda następująco. No mamy tutaj kilka pozycji, które trzeba wzmocnić, m.in. pozycję napastnika, ofensywnego pomocnika, no i na pewno przydałby nam się jakiś lepszy obrońca. Jak możecie zauważyć, Lehmann dołączył już do naszego zespołu. Jest to oczywiście Rijon Neuera, którego ściągnęliśmy wcześniej. No ale okej, przechodzimy do transferów. Ja jeszcze pokażę Wam mój budżet, jaki mamy na to okienko. Jak możecie zauważyć, mamy ponad 450 milionów euro. No więc możemy dzięki temu budżetowi naprawdę solidnie wzmocnić nasz skład. No i nasza lista życzeń prezentuje się następująco. Jeśli chodzi o pozycję napastnika, to tutaj chciałbym pozyskać Pieńczaka, czyli Rijona Roberta Lewandowskiego. Na SPO myślę, że bardzo fajny mógłby być powrót Jamala Musiali, który naprawdę świetnie się rozwinął, 24 lata, 89 punktów oceny ogólnej. No i jeśli chodzi o pozycję środkowego obrońcy, to tutaj mam kilku kandydatów. Jest Kunde, jest Timber. No i mamy też zawodnika, który w rzeczywistości dołączył do Bayernu, czyli De Ligta. No i powiem Wam, że nawet najbardziej chciałbym De Ligta sprowadzić, ale zobaczymy, czy wystarczy nam budżetu. Jeszcze jest taki bramkarz, który jest bez klubu, więc tutaj poczekam na raport scouta dotyczący tego zawodnika, no i zobaczymy, może ewentualnie podpiszemy z nim kontrakt i będzie on pełnił rolę drugiego bramkarza. No i jeszcze dodałem sobie też kilku pomocników, bo jeśli wystarczy mi budżetu, no to chciałbym ściągnąć jeszcze jakiegoś zmiennika na środek pola. Jest tutaj Dorsch, mamy Leimera, jest też Philips, chociaż on widzę, że niedawno dołączył, ale zobaczymy, może uda się go kupić. No jest to angielski defensywny pomocnik, który ma 32 lata, ale ma 85 punktów oceny ogólnej, więc na pewno może też fajnie pomóc swoim doświadczeniem. Ale na początku przejdziemy do transferu napastnika. Mamy tutaj oczywiście Adriana Pieńczaka. No i na start może zaproponujemy około 170 milionów, może damy też jakiś bonus od przyszłej sprzedaży. No więc zacznijmy od kwoty transferowej. Dajmy tutaj 170 milionów, no i dajmy też może 15% od przyszłej sprzedaży. Ok, są 234 miliony. Ja jednak zaproponuję trochę mniejszą kwotę. Dajmy może 180 milionów, albo nawet 175 na razie. Tak będziemy małymi kroczkami iść w stronę lepszej kwoty. Ok, widzę, że chyba się uparli, ale może uda się wynegocjować trochę mniej. Dajmy teraz 180 milionów. I troszkę zmniejszyli swoje wymagania, więc zaproponujmy teraz 190. I tak jest naprawdę spora kwota transferu na Bayern. No ale jednak jeśli chcemy sprowadzić takiego solidnego zawodnika, no to musimy wyłożyć spore pieniądze. No i zgodzili się na 190 milionów. No i będzie to też rekord transferowy dla Bayernu. No bo tutaj nawet nie kojarzę, żeby wcześniej dokonali jakiegoś głośniejszego transferu. No ale okej, przejdziemy teraz do negocjacji kontraktu. Pierwszy zawodnik dołączy do naszego zespołu, na początku rola w zespole, oczywiście będzie on kluczowym piłkarzem. Możemy podpisać kontrakt na 5 lat, jak najbardziej mogę to zaakceptować, możemy zignorować klauzulę. No i zaproponujemy może mu 120 tysięcy na start, no i dajmy może jeszcze 500 tysięcy, albo nawet 700 tysięcy bonusów za podpis. No i zobaczymy, czy zgodzą się. Ok, zgodzili się. Myślę, że nawet mogą trochę mniej zaoferować, no ale nie chciałbym, żeby zrezygnowali z tych negocjacji. No i teraz spróbujemy zakupić sobie Musiala, to ten zawodnik może być trochę tańszy, ale też pewnie Arsenal będzie chciał duże pieniądze. No więc przechodzimy do negocjacji. No i zobaczmy, może na start zaoferujmy 130 milionów, no i dajmy też jakiś procent do sprzedaży, może 10%. No szkoda, że Bayern sprzedał tego Musiala, bo tutaj mógłby fajnie pasować do tego składu. O, chcą Czerkiego. No akurat tego piłkarza nie chce się pozbywać, więc usuńmy go. Ale możemy ewentualnie zaproponować innego piłkarza. Mógłbym na przykład zaproponować tego Ninio. No bo jeśli chodzi o zmienników dla Pieńczaka, no to jest też Tillman oraz Copado. No więc możemy zaoferować tego Ninio. No i te 102 miliony mogą zostać. Albo nawet możemy trochę zmniejszyć do równych 100 milionów. No i zobaczymy, czy się zgodzą. Ok, nie chcą tego zawodnika, tylko chcą samą kwotę. No więc spróbujmy ją trochę zmniejszyć, może dajmy 140 milionów. Ok, dajmy kontrofertę 150 milionów. No myślę, że na De Ligta raczej nam powinno wystarczyć, jeszcze będę chciał
zakupić sobie De Ligta. No a jeszcze później, jak sprzedamy tego napastnika, no to będziemy mogli sobie zakupić jakiegoś pomocnika do rotacji. No okej, możemy już przejść do negocjacji w sprawie kontraktu. Oczywiście Musiala chce być kluczowym piłkarzem, więc możemy to zaakceptować. Może podpiszmy kontrakt na 5 lat. Będę chciał mu też zmienić pozycję na SP. Okej, on chce klauzulę, może ją odrzucimy. Tutaj może usuniemy premię, no i złożymy propozycję, zobaczymy czy się zgodzi. Okej, za 140 tysięcy, więc to i tak jest mniej niż w Arsenalu, więc możemy to jak najbardziej zaakceptować. No i jeszcze możemy kupić De Ligta, więc przejdziemy tutaj do negocjacji. No tutaj będziemy musieli zaoferować coś w okolicach 100 milionów, więc zaproponujmy kupno. Taki De Ligt też może być bardzo fajnym wzmocnieniem środka obrony. Na początku zaoferujemy kwotę, może niech to będzie równe 100 milionów. No i dajmy też może 10% od przyszłej sprzedaży. Okej, są 134, więc to trochę dłuższe jak na nasz budżet, ale liczę, że uda się to trochę zmniejszyć, więc dajmy może 105 milionów. Okej, może teraz zaproponujemy 110 milionów. Zgodzą się na tę propozycję. Okej, zgodzili się, więc teraz kolejny zawodnik będzie mógł dołączyć do naszego zespołu. Zobaczymy kompensy, musimy mu zaoferować. Okej, coś w okolicach 200 tysięcy euro. No więc możemy przejść do negocjacji. No i zobaczymy, jakie warunki uda się tutaj ustalić z tym piłkarzem. Oczywiście będzie on kluczowym zawodnikiem. Podpiszmy może kontrakt na 5 lat. Okej, on chce 3-letni, ale możemy zaproponować 4 lata. Okej, nie będziemy dodawać klauzuli, no i zobaczymy, jeśli chodzi o pensję, to może dajmy mu 200 tysięcy, no i dajmy 500 tysięcy albo 700 tysięcy bonusu za podpis. Jeszcze nam zostanie 13 milionów, więc jeśli sprzedamy tego napastnika, no to będziemy mogli sobie zakupić jakiegoś rezerwowego pomocnika. W sobie ten Kokczu też wygląda ciekawie, chociaż oni negocjują z Sevillą. No ale mamy tutaj też Llorente, który mógłby być też fajnym zmiennikiem. 86 punktów oceny ogólnej, chociaż on nawet mógłby wskoczyć do wejściowego składu. Ale zobaczymy, ile będziemy mieli budżetu po sprzedaży tego napastnika. Jest jeszcze Merino. No on też mógłby być fajnym wzmocnieniem, doświadczony piłkarz, 31 lat, tylko on ma już trochę większą wartość. Mamy też tutaj Dorsza, czyli zawodnika, który wcześniej grał w Bayernie. Jest też Leimer, no i mamy Philipsa, więc zobaczymy, kogo będziemy mogli kupić po sprzedaży tego Ninio. Ok, teraz sobie wstawimy do składu naszych nowych zawodników. Na atak oczywiście wskoczy Pieńczak. Na SPO damy sobie Musiale, tylko zmienimy mu pozycję. No i tutaj może sobie wskoczyć De Ligt. Nawet myślę, że tego obrońcę mógłbym sprzedać, no bo mam dość dużo zawodników na pozycji środkowego obrońcy. Jest ten Darda, jest Lawrence, mamy Diallo, jest też Alaba, który obecnie jest kontuzjowany, mamy Jimeneza. No zobaczymy, czy przyjdzie jakaś oferta za tego piłkarza. Na razie możemy sobie zapisać zmiany w tym składzie. No i już ten zespół wygląda znacznie lepiej. Jeszcze przejdziemy do centrali składu. No i przydzielimy odpowiednie numery tym nowym piłkarzom. Ok, Pieńczak wziął sobie 9. No może przejdziemy do planu rozwoju. No i może damy mu jakiś plan rozwoju zwiększający gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, żeby jednak to wyglądało trochę lepiej. Ok, dajmy na razie ten plan rozwoju, żeby mu się szczuczki rozwinęły, później możemy jeszcze słabszą nogę rozwinąć. No też Tete, jak widzicie, jest w bardzo dobrej formie, więc nawet wstawiłem go sobie do wyjściowego składu. Ok, jeśli chodzi o Musiale, to zobaczmy, jaki numer mógłby sobie wziąć, może 11. No i jeszcze zmienimy mu pozycję na SPO, zobaczymy, ile to potrwa. Tylko 4 tygodnie, więc możemy mu zmienić pozycję na ofensywnego pomocnika. Widziałem, że 8 jest wolna, więc ewentualnie ten piłkarz mógłby dostać numer 8, albo jak sprowadzimy nowego pomocnika, no to on będzie mógł dostać numer 8. No i jeszcze mamy tutaj De Ligta. On w Bayernie ma chyba numer 4, więc może damy mu 4. Ok, ja temu piłkarzowi dam jakiś inny numer.
Zobaczmy, jaki jest wolny, może na przykład 16 albo może 23 damy temu piłkarzowi. No i okej, zobaczymy, jak teraz nasz zespół poradzi sobie po tych wzmocnieniach. Nasz skład wygląda bardzo fajnie, jest na ataku pieńczak, czyli Regena Lewandowskiego, mamy też Sané, jest Musiala na Eśpo, mamy Tete, jest też Schlager, Kimmich, Davis, De Ligt, Luis Felipe oraz Rensch. No więc już ten zespół wygląda naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że ten Lewand będzie się fajnie spisywał i będzie się dobrze rozwijał. No a jest też Tillman, jest Cherki, Garcia. Tu możemy też zrobić parę zmian na ławce, ewentualnie. Chociaż jak sprawdzimy sobie jakiegoś pomocnika, no to go wstawimy tutaj zamiast tego Perey. Okej, możemy już przejść do spotkań, zobaczymy też, czy pojawią się jakieś oferty za tego napastnika albo za tego obrońcę. Okej, mamy informację, że Kokczu jest obiektem zainteresowania innego klubu. Okej, inny klub zapłacił klauzulę za Felipe, ale 160 milionów, więc myślę, że jest to i tak całkiem niezła kwota za takiego zawodnika. Okej, tu mamy ofertę za Kopano, myślę, że możemy to zaakceptować. No ale skoro jakiś klub zapłacił klauzulę za Felipe, no to możemy poszukać innego obrońcy na jego miejsce. Okej, tej Felipe chciałby też odejść. No ale skoro ma słabe morale, no to możemy sprowadzić kogoś innego. Jeśli dostaniemy 60 milionów, no to możemy sprowadzić jakiegoś ciekawego obrońcę. No więc zobaczmy do transferów, zobaczymy tutaj, czy mamy jakieś ciekawe propozycje. No w sumie ten dla Króla wygląda ciekawie, więc możemy go sobie dodać do listy życzeń. Gabriel też jest naprawdę solidny. Ben White też 86 punktów oceny ogólnej. Ten Ferreira może być ciekawy, więc tego też możemy sobie dodać. To jest piłkarz, którego znaleźliśmy w PSG jako wolnego zawodnika. Jest Upamecano, ewentualnie powrót Upamecano. Zobaczymy, jaki będziemy mieli budżet. Okej, jest też Lucas Hernandez, Fofana. No paru ciekawych obrońców tutaj mamy. No więc możemy się ewentualnie zastanowić. Zobaczymy, ile będziemy mieć pieniędzy. Okej, on chciał nowy kontrakt. No ale zobaczymy, bo za taki budżet to będziemy mogli kupić kogoś ciekawego. Zobaczmy na jego wartość, bo jeśli jest ona dosyć niska w porównaniu do tej kwoty, no to myślę, że to może być opłacalny transfer. No on ma wartość 34 miliony euro, więc myślę, że 60 milionów to jest dobra kwota dla takiego obrońcy, tym bardziej, że mam 30 lat, więc możemy jak najbardziej zgodzić się na jego transfer. Okej, w sumie wszystkie najgłośniejsze transfery to są do naszego klubu. Okej, przesumulujmy sobie tutaj parę dni, zobaczymy, czy przyjdzie też jakaś oferta za Ninio. Okej, Kupado jednak nie zmieni barw klubowych, a my otrzymaliśmy ofertę za naszego obrońcę. No i myślę, że jest to dobra oferta, więc możemy to zaakceptować. Na pozycji środkowego obrońcy mamy kilku innych zawodników. A tutaj mamy ofertę za Ninio. No możemy spróbować wynegocjować trochę więcej za tego napastnika. No i dzięki temu jeszcze zwiększymy nasz budżet na transfer jakiegoś innego obrońcy. No więc może zaproponujmy 55 milionów euro. Zobaczymy, czy zespół zgodzi się na taką kwotę. Okej, chcę 53 miliony euro, ale i tak myślę, że jest to dobra kwota za takiego zawodnika, więc możemy to zaakceptować. No i znowu będziemy mieli ponad 100 milionów na jakieś transfery, więc zobaczymy, kogo uda nam się kupić. No widzę, że na razie mamy przerwę z meczami, więc tutaj możemy się na spokojnie zająć transferami. Okej, Kopado nie zmienił barw klubowych. A my otrzymaliśmy ofertę znowu za naszego obrońcę. Tym razem jest to trochę lepsza oferta, więc też ją zaakceptujemy, no i zobaczymy, do jakiego klubu dołączy ten piłkarz.
Okej, mamy oczywiście trening. A chyba znowu przegapiłem zawodnika, który zdobył tą piłkę. No mamy tutaj nominację do drużyny roku, mamy też wiadomość, że Luis Felipe został sprzedany. Poczekamy jeszcze aż Nino się sprzeda, no i będziemy mogli ruszyć na kolejne transfery. Mamy też informację, że Abraham został najlepszym piłkarzem minionego miesiąca. Jest to piłkarz Bayeru Leverkusen, więc ciekawe, że teraz gra w Bundeslidze. Mamy informację, że Nino przechodzi do Wolves, więc nasz budżet znowu został wzmocniony. Mamy ofertę prowadzenia kadry Islandii, ale nie jestem tym zainteresowany, więc odrzucimy tą ofertę. Ok, Fels został sprzedany do Stade Rennais. No więc zobaczmy, ile teraz mamy pieniędzy w budżecie i zobaczymy, kogo możemy kupić. Ok, mamy 137 milionów, więc przechodzimy teraz do transferów. Może ewentualnie jeszcze tutaj sobie przejrzymy kilku innych obrońców w tym raporcie. Chociaż na liście życzeń mamy kilku innych ciekawych piłkarzy, więc na takie Upamecano czy na przykład Koundé. Fofana chyba dołączył dopiero co do Atletico, więc tutaj może być ciężko sprowadzić tego piłkarza. Inaczej też wygląda ciekawie, tylko on ma dość dużą wartość, ale zobaczymy, możemy spróbować ściągnąć tego piłkarza, bo też może on się fajnie rozwinąć. 86 punktów w ocenie ogólnej. Tomori też wygląda naprawdę solidnie, ale taki inaczej myślę, że byłby bardzo fajnym wzmocnieniem. 86 punktów w ocenie ogólnej. Też dosyć młody zawodnik, 26 lat. No Koundé też wygląda bardzo solidnie. Timber też może być bardzo fajnym wzmocnieniem, tylko tutaj już musielibyśmy wydać dość sporo pieniędzy. Ja chciałbym jeszcze sprowadzić jakiegoś rezerwowego pomocnika, więc raczej chyba zdecyduję się na transfer Upamecano albo Inaczu. Chociaż chyba wybiorę Inaczu, bo jest młodszy od Upamecano. Na Króla też wygląda ciekawie. Ale chyba zakupimy sobie inaczej, więc przechodzimy do negocjacji. Ok, zaproponujmy kwotę, może niech to będzie na początek 80 milionów euro. Możemy też dodać jeszcze na przykład 7% od przyszłej sprzedaży. Ok, są 108 milionów, ale możemy to trochę zmniejszyć oczywiście. Zaproponujmy może 90 milionów euro. No i zobaczymy, czy ten klub się zgodzi. Ok, chcą 103 miliony, może dajmy 95 milionów. Ok, zgodzili się na 95 milionów, więc możemy przejść do negocjacji kontraktu z zawodnikiem. Zobaczymy, ile musimy mu zaoferować. Ok, jesteś w okolicach 100 tysięcy tygodniowo, więc na spokojnie możemy to spełnić. Jeśli chodzi o rolę, zobaczmy, czy zgodzi się na ważnego piłkarza, czy będzie chciał kluczowego. Ok, zgodził się na ważnego. Możemy podpisać 5-letni kontrakt. Może zignorujmy klauzulę, no i zaproponujmy teraz mu pensję. Dajmy 100 tysięcy i może dajmy 500 tysięcy bonusu za podpis. No i ok, zgodzili się, więc kolejny zawodnik dołączy do naszego zespołu. No i zobaczmy na nasz budżet i zobaczymy, kogo jeszcze będziemy mogli kupić do środka pomocy. Mamy tutaj 42 miliony, ale możemy trochę tutaj przesunąć, więc zmienimy to może w ten sposób. No mamy niecałe 45 milionów, więc ewentualnie przejrzyjmy sobie jeszcze listę pomocników. Ok, to jest pozycja środkowego pomocnika. Chociaż zobaczmy na naszą listę życzeń. Ok, widzę, że jeszcze Dorsz jest skautowany, zobaczmy, ile potrwa tutaj jeszcze skautowanie tego piłkarza. Ok, jeszcze 8 dni, więc możemy poczekać jeszcze te kilka dni. Przejdźmy teraz do transferów i zobaczmy ewentualnie, kogo moglibyśmy kupić. Weźmy sobie według pozycji. Bo tu jeszcze musimy poczekać na raport dotyczący tego piłkarza. No ewentualnie Leimera moglibyśmy kupić. Philipsa też, chociaż nie wiem, czy nie kupimy sobie Philipsa, bo ma 32 lata, ale ma 85 punktów w ocenie ogólnej przez to, że ma już ponad 30 lat, to jego wartość nie jest aż tak wysoka, a taki doświadczony piłkarz może nam się przydać do rotacji w środku pola, więc chyba jednak zakupimy sobie tutaj Calvina Philipsa. No więc zaproponujmy kupno i zobaczymy, czy Fiorentina zgodzi się sprzedać tego piłkarza. Widzę, że są gotowi podjąć negocjacje. No i za początek zaproponujmy kwotę, dajmy 35 milionów euro.
może dodają jakiś procent od sprzedaży, na przykład 5%, żeby trochę zmniejszyć kwotę. Ok, od razu się zgodzili, więc nawet mogliśmy trochę mniej zaoferować. No i teraz przejdziemy do negocjacji kontraktu. Ok, on chce być ważnym, więc możemy to zaakceptować. No będzie na rotacji też szlagerem, więc na pewno odpowiednią ilość minut powinien dostać. Możemy podpisać 3-letni kontrakt. Ok, jeśli chodzi o opłatę, no to może usuniemy premię, no i złóżmy taką ofertę. No i się zgodzili, więc kolejny piłkarz dołączy do naszego zespołu, to już bardzo solidny, defensywny pomocnik. Jeszcze możemy mu przydzielić odpowiedni numer na koszulce i za chwilę wstawimy go sobie do składu. No i zobaczymy, jak będzie w dobrej formie, to może nawet grać w wyjściowej 11. Ok, od razu wziął sobie 8, więc bardzo dobrze. Chociaż może na razie dajmy go na ławkę rezerwowych i później będziemy go stopniowo wprowadzać do pierwszego składu. Jeszcze wstawmy go sobie trochę wyżej tutaj tego zawodnika. Jeszcze możemy też dać Inacio. Tego bramkarza możemy sobie tu zostawić. No i dajmy Inacio do wyjściowej 11 zamiast Diallo. No i już ten skład wygląda naprawdę fajnie. Tutaj pieńczak na ataku, na skrzydłach Sano oraz Tredy, na SPO Musiala. W pomocy Schlager oraz Kimmich, jeszcze jest Philips do rotacji. Mamy na boku Davisa, w środku De Ligt oraz Inacio, tutaj Ręż, jeszcze jest Lairt. No i na bramce Lehmann, który też może się fajnie rozwinąć, na ławce Tillman, Cherki, Garcia, Philips, Lairt, Diallo oraz Fein, jeszcze w rezerwach paru innych ciekawych zawodników. No więc tak fajnie się udało przebudować ten skład, no ale za chwilę zobaczymy, jakie będą wyniki, no bo oczywiście dużo też zależy od formy tych zawodników. Może żeby było szybciej, to przesymulujemy sobie tutaj w kalendarzu już te kilkanaście dni raczej i już żadnych transferów nie będę dokonywał, no bo fajnie wzmocniłem skład, też nie chcę sprzedawać reszty piłkarzy. No i za chwilę będzie nas czekał pierwszy sprawdzian dla nowych zawodników, będzie to mecz ze zespołem Bochum, będziemy grać u siebie. Oczywiście już nam się tło zmieniło. Ok, mieliśmy też ofertę za Davisa, ale została ona wycofana. Mamy też oferty za Tete oraz za Kopada, ale oczywiście odrzucę te oferty, bo nie mam zamiaru sprzedawać piłkarzy, tym bardziej, że Tete jest w dobrej formie. Ok, tu mamy oferty wymiany, ale ostatecznie możemy stawić tego Kopado, no bo może on być takim trzecim napastnikiem. No chyba, że przyjdzie jakaś ciekawa oferta, ale na razie możemy to odrzucić. Tutaj mieliśmy ofertę z PSG za Davisa, ale oczywiście została ona odrzucona. Mamy też tutaj raport dotyczący tego bramkarza. No raczej chyba nie będę z nim podpisywał kontraktu, bo mam też paru innych bramkarzy w składzie. No my możemy już przejść do spotkania z Bochum. Zobaczymy, czy będzie konferencja. Ok, nie mamy konferencji prasowej. Mamy tutaj wiadomość od Tillmana. No on raczej będzie zmiennikiem dla Pieńczaka. Tutaj tak samo ten piłkarz będzie zmiennikiem dla De Ligta oraz dla Inacio. No więc możemy już przejść do pierwszego spotkania po zimowej przerwie. Bochum zajmuje 17 miejsce, wystawiamy oczywiście nasz najmocniejszy skład. Widzę, że Ręż rozwinął się na 84 punkty oceny ogólnej. No ale okej, możemy przejść do szybkiej symulacji i zobaczmy, czy uda się wygrać to spotkanie po przerwie. No i wygramy 2-1, bramkę zdobył Sane oraz Pieńczak trafił do siatki w debiucie, więc bardzo ładnie, gratulacje dla tego piłkarza. No i mam nadzieję, że będzie on zdobywał dużo bramek, podobnie jak Lewandowski. No ale o tym przekonamy się w kolejnych spotkaniach. Za chwilę będziemy mieli kolejny mecz. No to Lairdowi musimy dać trochę szans. Lendardaj chciał zagrać, ale chciałem wystawić tych nowych zawodników. Mamy jeszcze wypożyczenie dla Weisera. No myślę, że mogę to zaakceptować, no bo u nas ten piłkarz nie gra zbyt dużo, więc możemy go wypożyczyć. No i za chwilę przejdziemy do kolejnego meczu, mamy jeszcze oczywiście treningi. No i na razie jesteśmy na 6. miejscu.
No ale liczę, że po tych wzmocnieniach uda nam się awansować w tabeli i mam nadzieję, że zdobędziemy mistrzostwo. My też cele, że musimy dotrzeć do finału Ligi Europy. Oczywiście mam nadzieję, że uda się wygrać Ligę Europy. Mamy też ofertę z Real Madryt za Czerkiego, ale oczywiście nie będę go sprzedawał, no bo jest to 24-letni piłkarz, który ma 86 overall, więc może się naprawdę jeszcze fajnie rozwinąć. No ale widzę, że mam klauzulę, więc nie wiem, czy nie trzeba będzie przedłużyć kontraktu, żeby usunąć tą klauzulę. Jest też oferta za Kopa, no może zaakceptujemy to. Chociaż nie wiem, czy ten piłkarz w ogóle chce odchodzić, bo widzę, że na razie wszystkie oferty od innych klubów odrzuca, ale zobaczymy. No a za chwilę będziemy mieli spotkanie z Freiburgiem. No i zbliżamy się też do końca okienka transferowego. Mamy też wiadomość, że Weiser został wypożyczony. No bardzo dobrze, będzie mógł w tym klubie się lepiej ogrywać i dostawać więcej szans. Freiburg zajmuje 14 miejsce, gramy na wyjeździe. Oczywiście stawiamy na już najmocniejszy podstawowy skład, no i zobaczmy, czy uda się wygrać kolejne spotkanie. No i niestety mamy porażkę. Bramki zdobywały Sané dla naszego zespołu. No ale trochę mnie martwi ta porażka, no bo jednak graliśmy z zespołem, który ma 14 miejsce, ale nie wiem, co się stało w tych ostatnich sezonach kariery wcześniej. W Wiśle też nie szło nam zbyt dobrze, no ale tam jednak graliśmy w trochę słabszym klubie. I też nie mieliśmy aż tak dobrych zawodników, a jednak tutaj no my naprawdę świetnych piłkarzy, a wyniki nie są zbyt dobre. Podobnie było w Real Madryt, też mieliśmy najlepsze europejskie gwiazdy, a nie szło nam zbyt dobrze. Okej, możemy zmienić pozycję Musiali. No i nawet Mowara wskoczył na 90, mam nadzieję, że teraz będzie grał jeszcze lepiej, będzie zdobywał bramki oraz asysty. No ale dziwna sytuacja, w Realu mieliśmy tylu świetnych piłkarzy, no i nie szło nam zbyt dobrze, tutaj też na razie początki nie są zbyt łatwe. Może to jest to, że przeszliśmy do tego klubu w trakcie sezonu, więc gdybyśmy przeszli w lecie, może mielibyśmy okres przygotowawczy, moglibyśmy sobie jeszcze też trochę potestować zawodników w turnieju przedsezonowym, no ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Mamy tutaj najgłośniejsze transfery, no i tutaj mamy też transfer Gravenbergha do Liverpoolu. Możemy sobie prześledzić te najciekawsze transfery. Chociaż tu chyba będą też letnie transfery. No i jak widzicie, Tonali dołączył do Manchester United. Kubo przyszedł do Spurs. Ciekawy transfer, zobaczymy, jakie ma statystyki. Okej, Kubo ma 88 overall i wartość równa 100 milionów euro. Ale bardzo ciekawie wygląda ten piłkarz, bardzo solidnie się rozwinął. Mamy też transfer Tillemansa do Milanu, też fajne wzmocnienie. Raspadori do Interu, Moriba do Interu. No Inter bardzo fajnie się wzmocnił. Fofana do Atletico, Lehmann do Bayernu. Daka przeszedł do Granaty, Diallo do Borussii Dortmund. Też fajny skrzydłowy, Milinkovic-Savic do Juventusu. No i co, mamy powrót do Ligi Włoskiej. No dużo transferów jest związane z naszym klubem. Też jak widzicie, Delap dołączył do Lyonu, fajnie ten piłkarz się rozwinął. Mazraoui przeszedł z Napoli do Atletico, więc Matikasz będzie miał konkurencję, no chyba że też gdzieś odszedł. Okej, Traore przechodzi do Leicester. No i nawet fajnie się rozwinął ten piłkarz. Simakan przychodzi do Wolfsburga, też fajne wzmocnienie. No i mamy też transfer Kane'a do Atletico Madryt, 34-letni Harry Kane, mający 86 overall, przenosi się do Ligi Hiszpańskiej, zobaczymy, jak tam sobie poradzi. No więc parę ciekawych transferów mieliśmy w tym okienku. No i zobaczymy, jak poradzi sobie nasz zespół. Mamy ostatnie 10 godzin okienka transferowego. No i zobaczymy, czy jeszcze pojawią się jakieś ciekawe transfery. Mamy jakąś wiadomość w biurze, zobaczmy, co to jest. A mamy informację, że Kopado został sprzedany, no więc dobrze, w tym klubie będzie mógł na pewno częściej grać. No widzę, że Leicester, Lipsk trochę tutaj porobił transferów, Czediowicz, Kokczur z Moriba, przyszedł Juram oraz Fratesi. No, Jovic przeszedł do Ligi Francuskiej, więc zobaczymy, jak tam sobie poradzi. Jest oferta za naszego prawego obrońcę, ale nie będę go sprzedawał, bo jest to zawodnik do rotacji dla Ręsza. Berino jest obiektem zainteresowania ze strony Liverpoolu, no ciekawe. Chociaż widziałem, że Liverpool trochę posprzedawał tych piłkarzy, ale nie wiem, czy De Jong nie dołączył do Liverpoolu, ale też parę piłkarzy oni sprzedali, chyba Barella wrócił do Interu. A my otrzymaliśmy ofertę wypożyczenia za Sousę. No i myślę, że możemy to zaakceptować, bo jest to piłkarz, który obecnie nie dostaje zbyt dużo szans, więc na pewno w tym klubie będzie mógł
liczyć na częstsze występy. No i zobaczmy, zostały jeszcze 2 godziny. Mamy jakąś wiadomość w biurze, zobaczmy co to jest. Akurat Solson nie zostanie wypożyczony. O, jak widzicie, Madueke przychodzi z Hertha Berlin do Premier League. Zobaczmy co to był za klub, bo nawet nie zdążyłem zwrócić uwagi. Ok, jest to Arsenal, więc też bardzo fajne wzmocnienie, ale naprawdę bardzo ładnie ten piłkarz się rozwinął. 88 overalla, wartość ponad 100 milionów euro. Naprawdę bardzo fajne wzmocnienie, no i też pasuje ten piłkarz do tego klubu. Zobaczymy jak ten sobie poradzi. No Arsenal też bardzo ładnie się wzmocnił, ale dostali też trochę pieniędzy za sprzedaż Musiali, więc oczywiście chcieli sprowadzić jakiegoś skrzydłowego. No i ostatnia godzina do końca okienka. No mimo, że było to zimowe okienko, to jednak mieliśmy parę ciekawych transferów. Mamy też comiesięczny raport o juniorach. A to są chyba juniorzy w szkółce, chociaż... No mimo, że na przykład taki zawodnik ma dość dobry potencjał, no to overall nie jest zbyt dobry, więc... No nie wygląda to ciekawie, chociaż mamy nawet juniora z Liechtensteinu, no ale też nie ma zbyt dobrego potencjału oraz oceny ogólnej. No szkoda, że ci juniorzy nie są trochę lepsi. Więc nawet lepiej ściągnąć jakiegoś piłkarza, który jest wygenerowany przez grę i jest on bez klubu, niż szukać takich juniorów, bo to z juniorzy są lepsi na początek kariery. Na przykład jak byłem w Wiśle Kraków, to może było fajnie dużo takich juniorów ściągać, bo teraz oni się rozwinęli, no i teraz mogą być faktycznie świetnymi piłkarzami, a tutaj trochę czasu potrwa. A jak możecie zauważyć, mamy tutaj polski akcent w Lidze Europy, bo w kolejnej fazie zmierzymy się z Lechem Poznań. To mi ciekawe, ale mam nadzieję, że tutaj awansujemy na spokojnie. No ale jeszcze zanim przejdziemy do Ligi Europy, mamy spotkanie z Borussią Dortmund, czyli Der Klassiker. Borussia zajmuje drugie miejsce, więc mam nadzieję, że uda się z nim awansować. No i niestety do nich jest bez formy. No to trochę denerwujące, jak ściągamy jakiegoś piłkarza. No i zdarza się, że jest on bez formy praktycznie. To nawet ostatnio dość często się zdarzało, że w Real Madrid sprowadziliśmy kilku świetnych piłkarzy i wszyscy byli bez formy, więc to jest akurat trochę denerwujące. No zobaczymy, możemy zastąpić tego do lichta, może wstawimy jakiegoś innego obrońcę i poczekamy, aż nasz obrońca zyska lepszą formę. No więc przejdźmy do zarządzania zespołem. Wymienimy tutaj do lichta. No i myślę, że może sobie zagrać Diallo na środku obrony. No i okej, wstawiamy już taką jedenastkę na to spotkanie. Widzę, że niektórzy zawodnicy są trochę zmęczeni. No ale mam nadzieję, że dadzą sobie radę, więc przechodzimy już do szybkiej symulacji tego spotkania. No Borussia widzę, że ma całkiem ciekawy skład, jest Guedes, Olmo, Vlasic, mamy nawet Modera, więc mamy tutaj Polaka, będziemy mieli dwóch Polaków, Pieńczak u nas oraz Moder. W Borussii jest też Todibo, Kobel, no naprawdę fajny skład, no i zobaczmy, czy uda się ich pokonać. No i niestety mamy kolejną porażkę, dla nas bramkę zdobył Tete, a dla Borussii do siatki trafił Guedes oraz Guedes też w pierwszej połowie. No trochę mnie to martwi, będę musiał prześledzić formę naszych piłkarzy, no i ewentualnie zawodników, którzy są bez formy, będę musiał posadzić na ławce albo w rezerwach. No właśnie nas drugi raz zwolnili w tej karierze, to nie byłoby zbyt ciekawie. No więc tutaj musimy trochę podziałać się z tym składem, mamy też informację o zawieszeniu, Musiala jest zawieszony na kolejne spotkanie. No teraz czas na Ligę Europy, mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu, tak jak wcześniej mieliśmy w Lidze Mistrzów, że... Spotkanie u siebie wygrywaliśmy walkowerem, a na wyjeździe dostawaliśmy porażkę. Mamy 6 miejsce w tabeli, mam nadzieję, że chociaż w tej Lidze Europy uda nam się zajść daleko i utrzymamy się w tym klubie. No zobaczymy, czy będziemy grać jeszcze jeden sezon, czy to będzie ostatni sezon tej kariery, no bo już oczywiście zbliża się premiera kolejnej FIFA. No więc zobaczymy, czy jeszcze tutaj zagramy jeden sezon, czy raczej zakończymy już na tym sezonie karierę. Gramy z Werderem, ok, czyli jeszcze nie mamy Ligi Europy, tylko mamy spotkanie z Werderem. Ok, może to wymienimy Musiala i zobaczymy też na formę naszych piłkarzy, kto jest bez formy. Inaczej niestety też bez formy, Davis niestety ma bardzo słabą formę. No to strasznie irytujące, że pół składu jest bez formy, Ręcz jest bez formy, Diallo. Mogłoby to być chociaż tak, że na przykład dwóch albo trzech piłkarzy jest bez formy, a tutaj... Znowu przechodzimy do klubu i wszyscy są bez formy. Kimiś bez formy, Musiala bez formy. No praktycznie cały skład jest bez formy. Pieńczak taką w miarę. Lehmann niestety też bez formy. No tutaj ciężko nam
postawić na innego bramkarza, więc to jest strasznie irytujące w tej karierze, że aż tak dużo piłkarzy jest z platformy. Okej, może nawet na razie damy sobie Sousa i za chwilę wymienimy go na jakiegoś innego piłkarza. No, ale trochę zmian musimy porobić, bo niestety no, ta forma naszych zawodników nie wygląda zbyt ciekawie. Praktycznie cała obrona jest do wymiany. Tutaj możemy sobie zagrać. No, w sumie za bardzo nawet opcji nie mamy, może niech Diallo zagra. Tutaj można zagrać Laird. Też chyba jednak myślę zagrać Davis, bo nie mamy za bardzo kogo tam wstawić na tą pozycję. Brakuje nam jakiegoś rezerwowego lewego obrońcy, więc może ewentualnie poszukam sobie zawodników, którzy są bez klubu. No to możemy dać Diallo, tutaj może zagrać Dardai. No i tutaj nie wiem, może damy Czerkiego na przykład na SPO. No i okej, możemy przejść do szybkiej symulacji tego spotkania i zobaczmy, czy uda się wygrać. No i niestety kolejna porażka. Czerki zrobił bramkę, Dardai z czerwoną kartką, więc... No chyba nie wiem, czy nie pożegnamy się z tym klubem, jak tak dalej będzie szło, no, ale to jest dziwne z tą formą zawodników. Może ewentualnie poza odcinkiem zagram sobie jakiś mecz i zobaczymy, czy to będzie lepiej, albo zrobimy zwykłą symulację. No, a za chwilę pojedynek z Lechem Poznań w Lidze Europy, ale to już raczej będzie w kolejnym odcinku. Musiala nie jest zawieszony, więc możemy go wstawić do składu. Ale w kolejnym odcinku będzie oczywiście dwumecz w Lidze Europy z Lechem Poznań, no i zobaczymy, mam nadzieję, że nasza gra się trochę poprawi. No ale w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.